Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień zaczynamy w takich nastrojach, w ogóle nie połamani po wczorajszej trasie. Jest cudnie. No oczywiście, Grażyna znalazła jakiś bujany hotel. Ktoś już po niej. Myślał, że 26 lat wczoraj skończyłam i mi przygotowali już jeszcze zestaw odrzutów. Tak, już takie siedzisko babuni. A Rafcia chyba wywiało wczoraj na motorze, bo tak się tutaj dogrzewa przy kominku. Tak było zimno w tych ciuchach, w tym upale. Wymeldowaliśmy się z hotelu, pakujemy sakwy i lecimy w dalszą podróż. Spontan totalny, ale w połowie trasy do Łeby wyczailiśmy taką miejscówkę. Zaraz się dowiem, gdzie jesteśmy, ale ja mam plan, żeby zaraz do tej wody wskoczyć. Dzielny kierowca. Słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj to wysiłek. Tak się zjarałem, mocny. Że teraz mi z czoła po prostu wchodzi. Tak się jara na ten zlot po prostu. Non stop. Także przypał trochę. I trasa była taka już trudniejsza teraz troszkę, bo nie dość, że wąska droga, to tak średnia nawierzchnia i parę osób bez wyobraźni się trafiło na drodze, ale Rafał zachował zimną krew, także teraz... No, parę zajechań drogi było, ale żyjemy. Odpocząć. Ale jest pięknie. I teraz jakąś kawę wyhaczymy. Motor dzielnie też daje radę. Jest ekstra. No cudownie, no teraz to wakajki. O Jezus, Grażyna, no Boże. Ręką. Teraz mnie wyciągnę. Takie tu są żaglowy boskie, super jest ten pomost. Zaraz skakuję do wody, ale najpierw. Priorytety. Ty już nic nie masz? Mam. Jeszcze trochę mam. Co ona wyprawia? No słuchajcie, to jest jakaś masakra. Nie no, wchodź, pływaj sobie teraz w tym kasku. Będziesz miała maskę podwodną. Mówi się bezpiecznie. Tak. Drodzy Państwo, co to się wyprawia? Przed chwilą w ogóle, nie wiem jakim cudem, spotkaliśmy naszą Wickę. Całkowicie przypadkowa plaża, na którą się nawet nie wybieraliśmy, tylko zobaczyliśmy ją z ulicy i nam się spodobała. Tak. Zatrzymujemy się, a tu nasza sercowniczka. Czyli widzisz, sercem tą wybraliśmy tą plażę i akurat tutaj jest nasza sercowniczka, także pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Ada wskakuje do wody, żeby się schłodzić, tak powiedziała. Ja się nie chcę chłodzić, ja się na motorze schłodzę, jak będę jechał. Przeżyliśmy chwilę grozy, bo nie mogliśmy znaleźć aparatu, jak się tutaj zebraliśmy, już przyszliśmy na górę, a w ogóle piękny widok z góry. No, jak widać, aparat się znalazł, bo właśnie nim nagrywamy, ale schował nam się w kieszeni, w rękawie kurtki i w rękawie go przyniosłam tu na górę. Wszystkie rzeczy leżały razem i aparat specjalnie zawinęliśmy, żeby go nie było widać i żeby był ukryty i żeby nic się tam nie zasypał ani nie zachlapał. Znaleziony, zaraz lecimy dalej, jeszcze zatankujemy tutaj jakieś picie, jest jakaś kolorowa granita. Także zaraz taki szal napój wypijemy i jedziemy w trasę. Rafał kupuje picie, a ja jeszcze przyznam, że z racji wykonywanego zawodu trudno nam się zrelaksować w takich miejscach, bo jesteśmy ratownikami, a tutaj ratowników nie było i jak patrzyliśmy, jak dzieciaki szaleją czasami, to już chciałam po gwizdek sięgać. Can you feel it? Filet? Filet to nad morzem. Ej! Które lepsze? Granity. Oj, nie wiem. Lecimy, jedziemy za granitę? Hehe. Ta jagodowa, ta taka truskawkowa. Ta gorsza, bo mi dałeś, tak? Nie, to lepsza. Do kurtki mi pasuje. Zaraz ruszamy w trasę, ale przed odjazdem zorientowałam się, gdzie jesteśmy, proszę Państwa, Jezioro Wielkie. Szanowni Państwo, przystanek Lęborg.
Kolejne piękne miasto do odkrycia. Na chwilę wpadamy, ale już jest super. No i w ogóle całe Kaszuby przepiękne. Też odkrywamy dopiero te rejony. Ja muszę coś powiedzieć, bo coś bardzo ważnego. Bo ścigałem się trochę, znaczy tak starałem się trzymać tempo takiego jednego gościa na czoperze, ale naprawdę... Siedzieliśmy na ogonie dosłownie, tak. Bo miał taki ogon przyczepiony. Ale muszę przyznać, że i na jednym zakręcie w sumie nie wyrobiłem tak jak on dobrze. Bo były takie spirale, taka fajna trasa. Fajna trasa, ale... spirale non stop. No tam tak się wpasowało, ale muszę coś stwierdzić, że ten gościu po prostu na czoperze miał lepszą umiejętności niż ja, także jeszcze muszę trochę... Jesteś zaskoczony, że ktokolwiek jestem zaskoczony, że ktokolwiek jeszcze... Po jeździe na motocyklu trzy miesiące? Dwa miesiące? A wcześniej? A wcześniej po przerwie kilkuletniej? Tak, jestem zaskoczony, że ktoś po prostu potrafi jeszcze lepiej wejść w zakręt niż skromnie, ja. Aha, no. Co ty tam masz? Weszliśmy w uliczkę, już mam pamiątkę. Co to jest? Przydatno w tych czasach. We wzory kaszubskie, także idealna pamiątka. Praktyczna. Tak. No i długo nie szukaliśmy. Już idziemy na lody, na jakiś krótki. Co krótki? Co ja chciałem powiedzieć? Już zapomniałem, takie mam zaćmienie od tego gorąca. Krótki odpoczynek. O, to chciałem powiedzieć. Do? Klaja? Klaja Cafe. Otwieram menu i od razu wiem, co chcę zamówić. Tak. Deser polarz. Jednak nie tak łatwo się zdecydować, jak taki jest dobry. Spaghetti na słodko. Czas wygląda. Ale to jest makaron? Czy... Nie. Lodowy makaron. Lodowy makaron. Ja. Chcesz? No ja nie wiem, ja chciałam kawę tak w ogóle, ale... Ale... No a co tam masz, Grzeżyna, dobrego? No myślę, że jest kawa, która będzie w stanie postawić mnie na nogi. Tam, dom, dom. Proszę, w porównaniu z głową. Tak, duża jest, naprawdę duża. To nadrabiam już te popołudniową kawę, bo tak. Jedno? Nie mieliśmy czasu dzisiaj na trzy kawy, więc wypijemy. Dobra, dwie już piłam. To tu jest trzecia, czwarta i piąta. A tutaj mam szpinak na pewno, bo jest zielony, jest kiwi, melon i woda. Taki mam koktajl, wow. Żeby troszeczkę witamin uzupełnić. A Rafcie jeszcze nie ma nic, pierwsza dostała. Borfo zamówił mrożoną kawę, więc oni musieli ją zrobić tak jak mi. Teraz czekają, aż ostygnie, aż będzie lodowata. No dobra, jednak nadrabiasz. Za tę jazdę dostałeś dwa puchary. Mistrz kierownicy. Szybki spacer, żeby sprawdzić, czy jeszcze potrafimy chodzić. Nie jest lekko, powiedziałabym. Jakąś wodę słyszę i mewy. Wow. Ale to możemy już do Łeby, dojdziemy sobie. No jakieś tak blisko. 30 minut jazdy motorem. W ogóle kocie szacun, naprawdę zdajesz radę, bo ja już tam się z tyłu troszeczkę wiercę jakoś ale tam, ja kiedy mogę powiem, na światłach wam wszystkim czy coś. Powiem, że no jest to taki chrzest, także... No, pierwsza nasza taka wyprawa. Daleka. Pierwsza porządna taka wyprawa. No i sami sobie wybraliśmy taką trasę. Nie, no i nie pierwsza. Znaczy taka daleka. Nie, no robiliśmy jednego dnia już po 350 km. No, ale jeszcze mogę wrócić. Więc chodzi mi o łączną sumę. No tak, sumę. To łącznie to tak, 1000 km no nam wybiera. Każdego dnia nam no tak się dodaje. No to już ładnie, pięknie jest. I tak sobie sami wybraliśmy taką trudniejszą trasę. Moglibyśmy tu śmignąć autostradą, ale to też nie o to chodzi, bo ładnie, właśnie jeździmy wolniej, ale są piękne widoki i jak nagle no, na stwierdzimy, że jest piękne miejsce, to się zatrzymujemy, bez większego planu jedziemy. No i tak po prostu nam pasuje, tak na luzie. Ale jedyny plan jaki jest, to właśnie Łeba. Ważne, że tam dotrzemy i tam już mamy zaklepane miejsce na polu namiotowym. Także dzisiaj obudziliśmy się w pościeli nieco połamani, a całkiem wygodnie się spało. A teraz czeka nas przestawienie się na namiot, gdzie nie mamy żadnej karimaty, nic takiego i będziemy spać na ciuchach. Nie, więc na ręcznikach jeszcze plażowych. Przed nami mocne wyzwanie. No mamy tak. Ręczniki. Tylko na tych, które będą suche. Ładny ten Lemborg, nie? No, naprawdę bardzo. Kamieniczki bardzo ładne. Tutaj zobaczmy. No ekspresowe zwiedzanie. Tak. No, ten deptaczek jest super. I przed nami ostatnia prosta. Kociu, szacun.
Oj, gratulacje. Pierwsza trasa, jesteśmy nad morzem. Plecaczko, tak. Mój kochany.